Local here, please. Smell. Ooh. Smell. I do. Bon dia. Zważywszy na to, że pogoda dzisiaj nas nie rozpieszcza i nie jest zbyt piękna i wyjście na jakieś szlaki nie jest dzisiaj najlepszym pomysłem, zabieram Was do Santany, tak abyście mogli zobaczyć, według mojej opinii, największe rozczarowanie Madery. Tak, powtarzam to, największe rozczarowanie Madery, ponieważ dla mnie stawianie tych, powiedzmy, tutaj lokalnych domków, jakie to jest super atrakcja, a później jak tu przyjechałem pierwszy raz i zobaczyłem to na żywo, to powiem Wam, że delikatnie byłem taki zniesmaczony. Ale tutaj ciekawostka, bo pokażę Wam te, moja zdaniem, imitacje prawdziwych domków, a później zabiorę Was do lokalnego, prawdziwego domku, który stoi już tu w Santanie od 240 lat. I to jest taki prawdziwy, lokalny dom, gdzie możecie zobaczyć, jak ludzie kiedyś żyli. Tak naprawdę te domki, które są główną atrakcją Santany, jak możecie teraz zobaczyć, one wyglądają tylko z zewnątrz ładnie. Są też już, powiedzmy, tak odrestaurowane, więc są już tak mało realistyczne. W środku wszystko jest tak naprawdę wyremontowane i są to zrobione takie bardziej, nazwijmy to, małe sklepiki dla turystów, gdzie chcą kupić sobie jakąś pamiątkę albo teoretycznie zobaczyć, jak żyli kiedyś lokalni mieszkańcy w Santanie i w tych naturalnych maderskich domkach, które możecie tu zobaczyć. Teraz podejdę bliżej tego domku i pokażę Wam, jak to wygląda w środku i sami będziecie mogli ocenić, czy to coś ciekawego, czy nie za bardzo. Tak jak teraz mogliście zobaczyć, no, czy te domki są takie prawdziwe? No, wydaje mi się, że raczej niekoniecznie. W środku, naprawdę, w dwóch tych domkach mamy zwykłe sklepy z pamiątkami i w jednym, tutaj pierwszym po lewej, mamy taki, powiedzmy, punkt turystyczny, więc myślę, że nie ma co więcej marnować czasu na to miejsce i teraz przeniesiemy się do prawdziwego, lokalnego, maderyjskiego domku. Ok, teraz ruszamy już z tych, powiedzmy to, turystycznych domków, które mają reprezentować Maderę i Santanę. I zaledwie około 2 minut dalej trafimy już do takiego właśnie prawdziwego, lokalnego domku, który ma około 240 lat i jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. I kolejnym z plusów, który będzie w tym miejscu, to że możemy tam wspomóc lokalnych mieszkańców, ponieważ właścicielka tego domu siedzi tam cały dzień i możecie dawać jej dobrowolne opłaty. Euro, 2 euro, 5 euro, wszystko według uznania. I już praktycznie jesteśmy na miejscu. I tutaj właśnie, jak podjeżdżamy, tutaj po prawej stronie jest już prawdziwy maderyjski domek. Ale zaraz zobaczycie więcej. Jak właśnie mogliście zobaczyć, dotarliśmy po około 2 minutach już na takie prawdziwe miejsce docelowe, czyli prawdziwy, lokalny domek w Santanie. Takim znakiem rozpostrzegawczym, gdy będzie Wam ciężko znaleźć, to przy skręcie w lewo zobaczycie właśnie tą dużą tablicę, na której widzimy właśnie napis Santana i namalowane lokalne domki. I skręcając w lewo, od razu tutaj macie ten domek, tak? To jest ten pierwszy domek z zakrętem. A teraz chodźcie do środka, zobaczcie, jak to wyglądało kiedyś naprawdę. Właściciel domu pokazał nam, że możemy wejść, bo było już tam... A, chwileczkę. Teraz możecie zobaczyć, że... Pan nas namawia na alkohol. Że pan nas namawia na alkohol. Ja w ogóle nie piję, Dominik będzie za mnie, masz. Ja ogólnie też mało co piję alkohol, ale... Za swoje nie pijesz, lepiej powiedz. Likier kawowy własnej roboty, więc myślę, że to coś ciekawego może być, no to próbujemy. Naprawdę smaczne. Jestem zdziwiony, bo jest mega fajnie delikatny i naprawdę bardzo smaczny. No, loco here, link. Smell. Smell. Aguardente, Aguardente. Quanto? 50? 70.
70% aguardente. I teraz jak musicie usłyszeć, to był właśnie prawdziwy lokalny rum, 70% i to już ma naprawdę moc. Pan chciał dać mi lokalny rum, ale jednak podziękuję. Obrigado. Ale muszę wam powiedzieć, że kawowy naprawdę bardzo fajny. Okej, spróbowałem już lokalnego przysmaku tutaj w tym domku, więc teraz mogę wam pokazać, jak to wygląda. Teraz właśnie wchodzimy już do kolejnych pomieszczeń i tutaj możecie zobaczyć, jak naprawdę kiedyś się żyło. Nie są to ekskluzywne domki, tak to nazwijmy, a raczej bardzo małe domki, gdzie kiedyś mieszkały całe rodziny. Teraz właśnie znajdujemy się w pierwszej sypialni. Po lewej stronie mamy takie powiedzmy łóżko, gdzie pewnie spały z dwie osoby. Kawałek dalej mamy nawet jeszcze rodzinne zdjęcia. To jest też ciekawa rzecz. Przechodząc dalej, mamy bardzo malutki przedpokoik. No i tu się zaczyna już takie realia, bo tutaj możecie zobaczyć starszą toaletę, która jest, jak to nazwać, jest taka, jaka jest. Jeżeli szukacie czegoś takiego, powiedzmy, normalnego, no to tego tutaj nie znajdziecie. Po prawej stronie mamy ostatnie z pomieszczeń, w którym jest kuchnia. Wiem, że jest to kuchnia. Widać, że kiedyś, jeżeli wszystko było gotowane jeszcze na piecach, no to zostało jeszcze wszystko, resztki sadzy. No a tutaj mamy właśnie lokalny piecyk, w którym kiedyś było wszystko gotowane. No i wiadomo, że już teraz są dołożone takie rzeczy jak lodówka, czy nawet kiedyś jakiś, no widzę, ktoś dał jakiś Junkers, żeby było już troszkę bardziej cywilizowanie. Także właśnie teraz możecie zobaczyć, jak naprawdę kiedyś mieszkało się na Maderze, a nie tylko jak pokazuje się to turystycznie. Kiedyś, gdy nie było światła, możecie teraz zobaczyć. Wszystko było starą lampą naftową. I co też możecie tu zauważyć na pewno w tym domku, to że Maderyjczycy są bardzo religijni i mają tutaj bardzo dużo takich rzeczy związanych z religią. Tutaj jak teraz możecie zobaczyć właśnie, to właściciel tego domku jest bardzo pomocny i jeżeli po zwiedzaniu chcielibyście na przykład, aby zrobił wam zdjęcie, nie ma najmniejszego problemu, wręcz przeciwnie, sam to chętnie robi. Wychodzi, robi turystom zdjęcie też tak, aby rozpromować jak najbardziej to miejsce. A moim zdaniem warto tu wpaść, warto zostawić parę groszy tutaj lokalnym mieszkańcom, tak aby im się żyło lepiej i żebyście mogli zobaczyć prawdziwą Maderę, a nie to do końca turystyczne. Na dzisiaj to już koniec i widzimy się w środę na kolejnej polecajce miejsca, gdzie, co i najlepiej tanio zjeść. Cześć!